spotykamy się na Moście do Nieba przy perłach Ducha Świętego. Została tutaj jedna, ale udam, że to będzie losowanie. Niech maszyna losująca. Bum! Zobaczymy, co tam mamy. Co my tu mamy? Co się udało? Jeszcze żółtym kolorem Rita napisała. Wierność. Wierność. Kolejne niemodne słowo. Myślę, że to słowo zostało trochę wypchnięte przez taki handel, który wiesz, jakby nasze relacje przypominają takie relacje handlowe. Coś za coś, coś za coś. Jak nie masz z czym zapłacić, to... Cwaniactwo, 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 przekupstwo, przekupstwo, tak? Tak, coś takiego. No i właśnie. Ale jak już nie mam czego zapłacić, no to... Czym zapłacić, to już koniec relacji. Jakimś takim zawijasem, już nic nie masz, więc nie istniejesz. I to jest właśnie dramat dzisiejszego naszego bytu. A wierność? No właśnie. Nie ma cwaniactwa, jest szczerość. Nie ma, bo ja tak chcę, tylko jest, tak powinno być. Ja bym to porównała do ruchu drogowego. Wierność jest przestrzeganiem zasad, które nas wszystkich obowiązują i które powodują przestrzeń bezpieczeństwa. Jeżeli ja będę chciała być twórcą zasad ruchu drogowego i sobie na skrzyżowaniu w Warszawie, czy w Wilnie, czy w Nowym Jorku coś wymyśleć, no właśnie. I teraz, jeżeli to przeniesiemy w przestrzeń etyki, w przestrzeń moralności, że ja jestem twórcą zasad, no to jest katastrofa, to są dramaty, to są śmierci, to są rany, to są łzy. Jeżeli to w przestrzeń religii przeniesiemy, w przestrzeń prawa, no to ja nie mogę być twórcą. Ja muszę wykazać postawę wierności i uczciwości i poszanowania czegoś, co nas wszystkich zobowiązuje do pewnych form bycia. I jeżeli właśnie mam się czuć odpowiedzialny za szczęście drugiego człowieka, to wyznacza wskaźnik dlatego, że mam być wierny przyjętym zasadom. To jest właśnie wierność. I to będzie wierność etyce zawodowej. Tak jak powiedziałam, wierność prawodawstwu, wierność dekalogowi, wierność właśnie, którą sobie nawzajem małżonkowie ślubują, wierność w przyjaźni, że jest coś, o czym zawsze mówimy, tak, jak jest to zgodne z prawdą, a nie fałszujemy. I to nam daje właśnie poczucie wolności. Bo brak wierności zawsze będzie niosła w sobie zniewolenie. A zniewolenie zawsze będzie wyciskało w nas łzy. Zniewolenie, które sami sobie stworzymy w sercu, będzie zawsze w nas powodowało właśnie niepokój, ból, cierpienie, jakieś... wyautowanie się poza przestrzeń życia wspólnotowego czy społecznego. I tak naprawdę nie ktoś mi spowoduje właśnie tą przestrzeń, ogólnie mówiąc, mojego cierpienia, tylko ja sama sobie przez brak wierności, czy ja sam sobie przez brak wierności i przyjętych zobowiązań i ja jako siostra zakonna, prawda? Wierność jest świętością. Jeżeli mówimy, że dzisiaj świat jest taki właśnie zlaicyzowany, bo przestał być wierny zasadom, które nas wszystkie łączyły. Dokładnie. Ale to idźmy dalej, bo wiele razy słyszę takie oskarżenia w stosunku na przykład Kościół ogranicza mnie, Kościół ciągle daje zakazy, zakazy, zakazy. I tu siostra powiedziała o tym przepisach ruchu drogowego, ale czy te zakazy właśnie, czy prawo, czy jakiekolwiek wskazówki, czy tam jest coś, co może być radosne w ogóle? Bo często mówimy o tym, że ci, którzy są tacy wierni, to zazwyczaj są wierni jak czterej pancerni, też się mówi, ale to są ludzie, którzy często są przedstawiani jako osoby smutne, bo tak się spinają, bo chcą być zawsze wierni, właśnie wierni, wierni, ale... Czy to jest wtedy wierność? Jest to wtedy wierność, bo właśnie ci, którzy nie chcą być wierni, nie potrafią zauważyć tej wierności. Ja sobie tak myślę o żołnierzach wyklętych. Oni byli wierni do końca, tak? Inka,
kiedy wykonywali wyrok śmierci, krzyczała: niech żyje Polska, tak? Za Polskę wolną, że zachowałam się jak trzeba. Ale ona tego nie krzyczała z uśmiechem, ha, 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 cudownie jest. Ona krzyczała z bólem, ona krzyczała z cierpieniem, z ciężarem, ale z ciężarem, który daje wyzwolenie. Wierność jest wyzwoleniem. I tu myślę, że właśnie na tą przestrzeń powinniśmy patrzeć, że coś, co jest trudne, ma w sobie wartość. A dzisiaj odwrotnie ma być na łatwe. To patrzymy. Ma być łatwe, ma być przyjemne, ma być przeciwne właśnie wierności, ma być czymś, co wydaje nam się, że każdy ma do tego prawo, a tak naprawdę to w tym prawie do wszystkiego wchodzimy w przestrzeń bezprawia w sobie, w najbliższym środowisku, w społeczeństwie. Wierność jest wytrwałością w miłości. I też cechą ludzi wolnych, tak jak siostra powiedziała. Dokładnie. Dokładnie. Wierność. Myślę sobie teraz, zaskoczyło mnie to o tych żołnierzach wyklętych. Bo akurat tak muszę to ale powiedzieć. Ale jeśli mogę jeszcze ci wejść w słowo. Ja sobie wyobrażam linię frontu, tak? Żołnierze są wierni i oni idą, wiedząc, że za chwilę zginą. Ale w tej wierności wiedzą, o co walczą. Nie idą z uśmiechem, idą ze łzami, z mocną postawą i zwyciężają. Są zwycięzcami. I myślę, że ten obraz walki o wartości w wierności daje nam motywację do tego, żebyśmy właśnie byli w naszej codzienności wierni. Przypomniałem sobie, tak, przypomniałem sobie teraz już, tak nie mogłem nawet, trochę oszołomiony tą myślą zadać tego pytania, bo żołnierze wyklęci, przypomniało mi się, zawsze mi się przypomina mój dziadek, który był w AK i został zamordowany przez NKWD. Mój ojciec był wtedy małym dzieckiem, małym chłopcem, 2-letnim. I nigdy go nie poznał i zawsze się zastanawiałem, po co była ta wierność, tak? Przecież tyle strat, cała rodzina była zawsze w biedzie, do dziś odczuwamy te konsekwencje, utrata całego majątku, a przede wszystkim brak ojca, 2 synów miał i jego żona wycierpiała się, była wyklęta też, nie mogła znaleźć żadnej pracy, też na początku głodowali i myślę sobie, po co to wszystko, nie? Po co? A wiele razy potem myślałem sobie, a jeśli ta jego ofiara, ta wierność do końca owocuje dzisiaj tym, że moi rodzice są ze sobą przez te 40 parę lat, że ja też mogę na przykład kochać pokonując żonę. Trudności. Tak, że to jest pewien przykład człowieka, który w takiej okoliczności nie zdradził nikogo i oddał swoje życie, tracąc wszystko. A ja wiele razy jest dużo cierpień, które przychodzą i ten dziadek, Michał, jest w sercu i jest towarzyszem. Dla mnie wierność jest zawsze też połączona właśnie z wartością. Myślę właśnie o przestrzeni lekarzy, prawda? Ktoś idzie z narażeniem swojego życia, ratując innych życie. W okresie różnych właśnie epidemii w przeszłości, czy teraz obecnie, lekarz nie odmówi, pielęgniarka nie powie, ja nie pójdę. I to jest też wierność, prawda? Właśnie jest wartością drugi człowiek i dla niego poświęcam ja siebie właśnie w tej przestrzeni ludzkiej wartości, która jest wyzwaniem i one się na przestrzeni czasu mogą zmieniać, ale wartości zawsze pozostają niezmienne. I wierność tym wartościom jest po prostu najwyższym triumfem. Tu muszę zrobić korektę. Moi rodzice nie 40 parę lat, a 50 parę lat ze sobą. Okej, okay, dobrze. To zapytam ostatnia rzecz, którą na tym moście do nieba chciałbym zapytać. Bo mówimy o... Tak się złożyło. Maszyna losująca nie oszukiwała. Mówimy o wierności.
siostra jest siostrą zakonną w tym świecie, który jest cały konsumpcyjny. Jak być wiernym w tym, przepraszam za to wszystko, w tym całym habicie, w tym w samotności, trzeba powiedzieć chyba też jasno. Jak siostra odnajduje w tym wszystkim sens i radość, wierność właśnie w tym powołaniu? Bardziej teraz odnajduje sens i radość. Czuję się tak, jakbym była świeczką w nocy ciemnej. I kiedy patrzę właśnie na inne współsiostry, czy w moim zgromadzeniu, czy w różnych innych zgromadzeniach, kiedy patrzę na kapłanów, którzy właśnie w wierności idą na pole wyzwań, i to nie jest łatwe wyzwanie. Niektórzy na tych polach wyzwań ulegają, prawda? I ta przestrzeń nocy dzisiaj nam się wydaje właśnie taka ciemna, ale tak naprawdę to wiele jest tych świateł w tej nocy, które rozjaśniają. I myślę, że wierność jest takim troszeczkę przeniesieniem, porównywałabym to do globu ziemskiego, że my tutaj doświadczamy nocy, ale wiemy, że słońce istnieje, bo tam po drugiej stronie, na drugiej półkuli jest dzień, jest jasno. I teraz jeżeli ja, jako osoba, która żyje ślubami zakonnymi, jeżeli każdy z nas, który jest w przestrzeni wierności zobowiązany do tej wierności, powie nie, ja muszę dać światło z tej innej półkuli, przesunąć się na tę półkulę przez moją wierność, to po prostu właśnie wniosę światło w mroki ciemności, wniosę ciepło w mroki zimna, tak? W przestrzeń zimna. I do tego nas wierność zobowiązuje, żeby tym bardziej przez moją wierność motywować innych do tego samego. Bądź wierny i wtedy będzie ciepło i jasno, nie będzie nocy zimnej. A co siostra mówi osobom, które mają kryzys właśnie w wierności? Bo na pewno siostra takich spotyka. Mówię, zaufaj. Co to znaczy? Pomyśl sobie, że jesteś niemowlakiem i wtul się w ręce matki i ojca. Spójrz na Maryję, spójrz na Jezusa i wołaj, pomóż mi, bo nie daję rady. I zawsze musisz mieć brata i musisz mieć siostrę, która właśnie weźmie grzechotkę, mówię tu bardzo mocno w przenośni, która usiądzie z tobą albo weźmie twój wózek i zawiezie na spacer. I będziesz wzrastał, pomaleńku stawał po raz kolejny na swoich nogach. To w różnych przestrzeniach się może dokonywać. Czy w przestrzeni duchowej, czy w przestrzeni psychologicznej, czy w przestrzeni właśnie tego mojego wczytania się w to, co mi Jezus zapisał swoim życiem, w moim życiu, poprzez krzyż, poprzez zmartwychwstanie. I mówię zawsze, zaczekaj. Nie patrz, że twoje życie to jest dziś, ma początek, dziś ma koniec. Twoje życie ma lata, ma miesiące, ma dni. Przeczekaj. Nie podejmuj decyzji takich czy innych, które czujesz, że są niewłaściwe, tylko właśnie wtórz się w ręce i daj się pod opiekę tych, którzy potrafią być z tobą. Nie zamykaj się samotności, bo to jest coś, co najgorszego możesz zrobić. I przez twoją słabość może Bóg chce przywołać do wielkości drugiego człowieka, który też jest słaby i nie umie tego odnaleźć. Może ty jesteś właśnie w swojej słabości potrzebny komuś, żeby też odnalazł w sobie moc dodania siebie drugiemu człowiekowi. I pomyśl sobie, że człowiek dla człowieka zawsze jest darem i zawsze jest wyzwaniem i zawsze jest zadaniem. I może twoja trudna sytuacja jest wyzwaniem i zadaniem dla człowieka, z którym jesteś na co dzień. To trzeba po prostu rozeznać indywidualnie. To nie może być ogólnik, ale na pewno ogólnik może się spełnić w tym momencie, że ja, będąc słaba, mogę być jeszcze mocą dla ciebie, który jesteś silny, albo może moja słabość będzie jeszcze mocą dla ciebie, który może jesteś bardziej słaby niż ja, a nie masz odwagi się do tego przyznać. Czy nawet może się okazać, że wracając do poprzedniego odcinka, w którym siostra przypominała
przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, że twoja słabość, to, że leżysz dzisiaj, może być darem dla kogoś, kto się obudzi i stanie się Samarytaninem, chociaż nawet będzie tym zaskoczony. Oczywiście. Jesteśmy dla siebie darem i zadaniem, człowiek dla człowieka. I słabość nie jest czymś ujemnym. Słabość jest wyzwaniem punktującym na plus. Czyli jeśli leżysz, błogosław Pana, bo i tak jesteś darem. Dokładnie tak. Bo może komuś jesteś wyzwaniem, żeby Cię wziął na swoje ręce. Żeby i pokazał, przez to się uratował. Żeby pokazał, jak Kościół i w ogóle Bóg jest piękny i dobry. Dokładnie. I niezmienny w swojej miłości i zapraszający właśnie do miłości siebie nawzajem. No to idźmy. Ciekawe, kto dzisiaj będzie leżał. Idźmy i kochajmy i ufajmy i właśnie bądźmy dla siebie. To jest ważne. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.